Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo przeserdecznie w kolejnym odcinku naszego Zagrajmy w Undertale. Przed walką z Metatonem X cofnąłem się przed hotel i kupiłem w chuj junk foodów, wyrzucając też te poprzednie bronie, które mieliśmy, które teraz nam się do niczego nie przydają i co się okazuje, że właśnie w tym momencie, kiedy już raz przegraliśmy, możemy pominąć jego monolog i po prostu powiemy mu, że jest coś fajnego za tobą. I on się odwraca i przełączamy go od razu na Metatona X i próbujemy Metaton X i jego premiera. O Jezus, nie to, nie chciałem się z nim lać w ten sposób. No ale dobra, idzie akcja. Światła, kamera, akcja. Jak najbardziej. Omijamy tutaj. I jakby jak chwilę sobie poćwiczyłem tę walkę z nim, to całość tutaj jakby nie ma znaczenia. Chodzi tylko o omijanie jego ciosów, a następnie, jak już pomijamy jego ciosy, a kurwa, te boczne trzeba było tu porozwalić też. Jak już pomijamy jego ciosy, to raz na jakiś czas on ma taki atak specjalny, w którym wyskakuje jego serce, które możemy zranić. Jak damy check, to mamy o tym informację, że jego słabym punktem jest jego rdzeń właśnie w kształcie serca. Dobra, okej. Ja no czas do czasu właśnie chcę nam dać serduszko. It's time for a pop quiz. I hope you brought the keyboard. This one's an essay question. Why do you love most above Metaton? Nie wiem o co chodzi, ale fuck. Oh my god, it's a family friendly division. Chyba to jest rodzinne i nie powinniśmy tak robić. Dobra, przyjebimy mu. Nie wiem po co, w sumie nie powinienem. Ale akcja plus 200. Czemu nie pokazać ci mojego? Właśnie, i on ma te dialogi teraz na temat serduszka zawsze. I musimy ostrzelać mu do serca najbardziej jak się da. Ono bucha i on delikatnie traci animusz. Tutaj możemy nabić akcji 150. I'm just warming up. Dopiero się rozgrzewam. Dobrze, przyjacielu. Zaraz zobaczymy, jak ci będzie szło dalej. Dobra, tu jeszcze próbują coś strzelać, ale nas to nie rusza. Mamy dużo junk foodów, więc w razie czego się rozgarniemy. How are you on the dance floor? I tutaj początek jest prosty, bo idą niebieskie linie, ale później idą białe, których zupełnie nie wiem, jak należy unikać. Siedząc w kuli chyba nie właśnie. Dobra, junk food 21. Publika jest... nie podoba im się to, tak? Tutaj będzie zakurwiać mega szybko. Znaczy tu jeszcze nie tu, ale na następnym już będzie mega szybko. O właśnie, nie wiem czemu przejście przez tą kulę daje nam violence. W sensie, że tracimy zdrowie w ogóle, dziwne to. Disgusted. Okej, to jest fajny rodzaj ataku. Jest po jednej stronie bomba, musimy ją zestrzelić i od razu się odsunąć. Things are blowing up, a teraz to przyspiesza. Pięknie, porobione. Oczywiście jakbyśmy ten kamień wlecieli, to też byśmy stracili zdrowie. Happy break time. Przez Unię Europejską tutaj ustalane przerwy, więc muszą je zrobić. Darling, kolejne spotkanie serce w serce. Bez problemu, przyjacielu. Bardzo chętnie ci twoje serce zniszczę. Szybko zanim skończą się te ataki. Dobrze, pea! I odpadły mu ręce. Metaton X się rozpada, moi kochani. Kto potrzebuje rąk, skoro mam takie piękne nogi? Nadal wygram. Aha, dobra, już pamiętam, jak to działa. To jest wszystko nagrywane i teraz jest rewind na końcu. Dobra, już zapomniałem, jak ten atak dokładnie działa. Dobra, i wszystko po lewej stronie, więc rewindujemy sobie tu na luzie. Okej. The show must go on. O kurna. Dobra, okej. Ratingi idą zajebiście w górę. Drama, action! Fuck. No dobra, okej, dostałem strofę, głupio poryju. Junk food kolejny. Lights, kamera! Dobra, dość tego, naprawdę chcę, żeby ludzkość perished. No rozwaliła się, tak luźno wtłaczę. Czy tak mocno w siebie wierzysz? Dobrze, porobione tutaj. Póki co nam idzie całkiem nie najgorzej. Haha, inspirujące. Dobrze, słoneczko. Teraz tylko ja albo ty. Ale chyba już wiemy, kto wygra teraz.
z siłą prawdziwej gwiazdy ludzkości. Dobra, czas mu rozwalić serce, które strzela dosyć dużo. No, zdechniesz. Dobra, buchło i stracił metaton X nogi. Więc, czy ty jesteś gwiazdą? Naprawdę ochronisz ludzkość? O, kurde. Kurwił się chyba. Dobra, przyjebaliśmy trochę metaton. Trzy kropki. I co tu mamy? Za tańce z kubańce. Ała, no jak tego uniknąć niby? You eat the junk food, audience is disgusted. Trzy kropki i w kółko robi ataki. Pytanie, czy teraz w takim razie my nie musimy zrobić czegoś innego niż walka z myślak metaton. Nie musimy mu przywalić, na przykład action plus 200. O! Spójrz na te ratingi, 10 tysięcy. To najwięcej oglądających, jakich miałem kiedykolwiek. Zrobiliśmy kamień milowy. Jeden szczęśliwy oglądający będzie miał szansę porozmawiać ze mną, zanim opuszczę podziemię na zawsze. Zobaczmy, kto pierwszy się dodzwoni. Hej, jesteś w telewizji. Powiedz, co masz do powiedzenia w naszym ostatnim show. O, cześć, metaton. Bardzo lubiłem oglądać twoje show. Moje życie jest nudne, ale oglądanie ciebie na ekranie wprowadziło ekscytację do mojego życia. Nie mogę... Czy to jest na pewno ostatni epizod? Będę tęsknić, metaton. Och, nie chciałem mówić tak długo, och. Nie, czekaj, czekaj. O nie, już się rozłączyła. Rozłączył cokolwiek. Wezmę innego typa. Metaton, twój show sprawił, że jesteśmy bardzo szczęśliwi. Metaton, nie wiem, co będę bez ciebie oglądać. Metaton, jest dziura o kształcie metatona w moim sercu, o kształcie metatona. Och, rozumiem. Wszyscy dziękują. Dziękuję wam. Złociutki. Chyba lepiej będzie, jeżeli tu zostanę. Ludzie mają już gwiazdy i idoli, ale potwory, one mają tylko mnie. Jeśli ja odejdę, podziemie straci swoją iskierkę. Zostawię pustkę, która nigdy nie zostanie wypełniona. I chyba będę musiał odłożyć w czasie mój wielki debiut. Aczkolwiek udowodniłeś, że jesteś bardzo silny. Nawet wystarczająco silny, żeby przejść przez Asgore. Jestem pewien, że będziesz w stanie ochronić ludzkość. Haha. It's all for the best anyway. Prawda jest, że ta forma konsumpcji energii jest nieefektywna. Za kilka chwil skończy mi się bateria i... będzie w porządku. Knock him dead, darling. Nie wiem, to jest jakiś zwrot. A wszystkim dziękuję bardzo. Byliście wielką publicznością. I co? Udało mi się otworzyć zamek, czy wy dwaj? O mój Boże. Metaton! Metaton, czy ty? Dzięki Bogu, to tylko baterie. Metaton, gdybyś odszedł, ja... Znaczy, mam na myśli, hej, to bez problemu, wiesz, jest po prostu robotem. Jak go rozwaliłeś, to mogę zawsze zbudować nowego, prawda? Czemu nie idziesz dalej? Po prostu potrzebuję chwili. It's out of batteries. Okej. Metaton pokonany. Pani doktor za nami idzie? Przepraszam za to. Chodźmy. Okej. Aha, czyli ty idziesz z nami nam pomóc. Więc idziesz spotkać Asgore, prawda? Musisz być... bardzo podekscytowany tym wszystkim, prawda? Na razie to widzę, że ty jesteś. W końcu wrócisz do domu. Elo. Ej, poczekaj. Znaczy... po prostu chciałam pożegnać się i... Nie mogę tego dłużej znieść.
Ja cię okłamałam. Ludzka dusza nie jest wystarczająco silna, by przejść przez barierę samotnie. To wymaga co najmniej ludzkiej duszy i duszy potwora. Jeśli chcesz iść do domu, musisz wziąć jego duszę. Musisz zabić Asgore. Przepraszam. Okej. Myślałem, że to taka głupia wymówka teraz będzie, że ona jest potworem, to chce z nami iść, nie? Że wtedy dopiero przejdziemy przez barierę. Zobaczymy. Winda jak w Mass Effectie. Trwa doczytywanie poziomu. Okej. Winda zamkowa. Tej ktoś używa aktualnie. Kurczę, ale tu ładnie. Zobaczmy, kogo spotkamy tutaj. I czy będzie równie śmieszny, jak poprzednie potworki, które spotkaliśmy. Tu jest coś coraz jaśniej. Mam poczucie, że już widziałem to miejsce, tylko kolorowe. No właśnie. Dokładnie, to wygląda jak domek Toriel, tylko że czarno-biały. Jest notatka, bo to jest zablokowana ścieżka. Howdy, jestem w ogrodzie. Jeśli masz cokolwiek, musisz to wrzucić do skrzynki. Nie krępuj się, by przyjść. Klucze są w kuchni. Złoty kwiatek. Okej. Ciekawe. Prezenty. Heart-shaped locket. Nożyk tutaj jakiś. Wszyscy się uśmiechają. Wszędzie kwiatki. Złote kwiatki. To wygląda jak domek Flowiego. Golden Flower. Pokój w renowacji. O, i co tu się dzieje? Frogity. Dawno temu człowiek spadł do ruin. Zraniony upadkiem, człowiek zawołał pomocy. Wow, co jest? Biorę klucz. Okej. Golden Flower. Tu byliśmy, dobra, ale wzięliśmy klucz w każdym razie i możemy wracać. Ciekawe. Azriel, syn króla, słyszał wezwanie człowieka. Wezwał człowieka, przyniósł człowieka z powrotem do zamku. Znowu złoty kwiatek i fotel Toriel. Mega ciekawe. Galaretki. Z czasem Azriel i człowiek stali się jak bliźnięta. Król i królowa traktowali ludzkie dziecko jak swoje własne. Podziemie było pełne nadziei. Golden Flower. Znowu klucz. Aha, i teraz możemy przejść tutaj. Odlokowaliśmy łańcuch. No i i pewnego dnia człowiek stał się bardzo chory. Chory człowiek miał tylko jedną prośbę, żeby zobaczyć kwiaty z wioski. Ale nie było nic, co mogliśmy zrobić. Następnego dnia człowiek umarł. Azriel, zniszczony stratą, zaabsorbował żalem, wypełniony żalem czy coś takiego, zaabsorbował duszę człowieka. Stransformował się w byt o niesamowitej mocy. Dzięki duszy człowieka Azriel przeszedł przez barierę.
przeniósł ciało człowieka do sunset, czyli zachód słońca czy wschód, z powrotem do wioski ludzi. Azriel osiągnął centrum wioski i znalazł łóżko, łoże ze złotych kwiatów. Położył tam człowieka. Nagle rozległy się krzyki. Ludzie z wioski zobaczyli Azriela, który trzyma ciało człowieka. Myśleli, że zabił dziecko. Ludzie zaatakowali go ze wszystkim, co mieli. Był uderzany ciosem za ciosem. Azriel miał wystarczającą siłę, by zniszczyć ich wszystkich. Ale Azriel nie walczył z nimi. Uśmiechał się i odszedł. Poraniony Azriel dotarł do domu. Wszedł do zamku i przewrócił się. Królestwo popadło w despair, czyli rozpacz. Król i królowa stracili dwójkę dzieci jednej nocy. Ludzie raz jeszcze zabrali nam wszystko. Król zdecydował, że to był czas, żeby zakończyć nasze cierpienia. Każdy człowiek, który spadł tutaj na dół, musiał zginąć. Z odpowiednią ilością dusz możemy strzaskać barierę na zawsze. Król Asgore pozwoli nam iść, da nam nadzieję, uratuje nas wszystkich. Powinieneś się uśmiechać. Nie jesteś podekscytowany? Nie jesteś szczęśliwy? Będziesz wolny. Cóż to za winda? Aha, winda na powrót. Ło, ale tu ładnie. Ślicznie. Wygląda jak sans trochę, jeśli chodzi o cień. Więc udało ci się. Koniec twojej podróży jest na wyciągnięcie ręki. Za kilka chwil spotkasz króla. Razem ustalicie przyszłość tego świata. Tak jest, teraz zostaniesz oceniony. Zostaniesz oceniony za każdą akcję, którą wykonasz. Zostaniesz oceniony za każdy exp, który zyskałeś. Czym jest exp? To akronim. Execution points. Sposób, w jaki zadawałeś ból innym. Kiedy kogoś zabijasz, twój exp rośnie. Kiedy masz wystarczająco dużo expa, twoja miłość się zwiększa. Love to też akronim. It stands for level of violence. Sposób, żeby określać czyjąś zdolność do zadawania bólu. Im bardziej zabijasz, tym prościej, czym prostsze jest się od tego dystansować. Im bardziej się od tego dystansujesz, tym mniej cię boli. Tym łatwiej możesz skłonić siebie, by zadawać ból innym. Teraz rozumiesz. Czas rozpocząć twoją ocenę. Zajrzyj w głąb siebie. Czy naprawdę zrobiłeś wszystko prawidłowo? I zastanów się nad tym, co zrobiłeś. Zastanawiając się nad tym, co zrobiłeś, czy zrobiłbyś to znowu? Nie pamiętam tego dialogu. Weź sobie chwilę, żeby się nad tym zastanowić. Szczerze mówiąc, to nie ma znaczenia, co powiesz. Wszystko, co jest ważne, to to, że byłeś ze sobą szczery. Co się stanie teraz,
zostawiam tobie. Ale wjeżdża na łeb, okej. Moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki Undertale, cześć!